O lol, coś wyrasta z ziemi, co to jest, widzowie? Coś mnie wchłania chyba. Gdzie ja zostałem zabrany? Kto to jest? Hello, dzieciaku, jestem nieznanym anti-homeworkowcem, czyli anty-zadania domowe. Dobra, Steve, odpowiada mu. Przyniosłem cię tutaj, żeby pomóc mi w czymś. Ja już się domyślałem, w czymś. Chyba chcę, żebym zniszczyć prace domowe. Nienawidzę pracy domowej. Tak bardzo, że chcę, żeby zniknęła na zawsze. Okej, dobra, Steve, co tam dalej w takim razie? Więc zapłacę ci za każde zniszczone zadanie domowe, które uda ci się właśnie zniszczyć, dopóki do jakiegoś dnia. Deal? Czyli zgadzasz się? Kusząca propozycja. Bro, okej. Spóźnię się na lekcję matmy przez ciebie. No właśnie, gościu. Dostanę przecież przez ciebie pewnie jedynkę. Albo da mi gościuwa pracę domową, którą i tak przecież będę musiał podrzeć. Okej, kto to jest Bill? Witam w domu niszczenia pracy domowej. Pokażę ci, co tutaj się dzieje. Chodźmy do szkoły i ukradnijmy troszeczkę zadań domowych. Dobra, gdzie jest szkoła w takim razie? O, jedziemy do szkoły w takim razie. Co tu robisz, Shrek? Wow, wyjechałem przez bramę. Czemu tu są po lewej i po prawej jakieś emotki? Jedziemy do szkoły. Dzień dobry, chcę ukraść troszeczkę prac domowych. O, pięknie, zaparkowałem. Jestem w szkole, idź do środka i ukradnij troszeczkę prac domowych. Dobra, ej Preston, zabieram ci prace domowe. Preston, to są teraz moje prace domowe. Okej, zabrałem. Uuu, rzadką znalazłem pracę domową. Super, super robota. Ukradnij więcej, a jak już będziesz miał pełno, nie będziesz mógł zmieścić więcej, to coś tam. Dobra, dobra, w takim razie kradniemy więcej. O, zabrałem od Prestona pracę domową. Let's go, big games. A raczej small games, bo już nie masz pracy domowej, więc nie będziecie wiedzieli, jak zrobić. Stay away from me? Czyli ukradłem mu, czy nie? Dobra, ukradłem, normal, dobra. Jeszcze tutaj ukradniemy. Nice, ukradłem kolejną, jeszcze kolejną, jeszcze. Mam, nie. Udało się, 5 na 5. Dobrze, udało nam się, więc... O, jaka fura, patrzcie to! Ktoś się podjechał niezłą furką. A my wsiadamy do naszej furki. Niezbyt jakiejś ładnej, ale spoko, zawsze, zawsze git. Czemu tak się odwracam? Ej, czy tak jeździ auto? Raczej nie, widzowie, co tu się dzieje? Dobra, udało mi się zabrać pracę domową. Zabierz pracę domową z tego i weź je gdzieś. Okej, dobra, dobra. Z pojazdu. O, i tutaj jest rozwalarka prac domowych. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Okej. You can go to school until shredding ends. Okej, czyli co? To po prostu niszczy pracę domową teraz? O, musiałem kliknąć. 20 sekund trwa niszczenie, lol! Ole, niszczona praca domowa, nie ma! Nie będzie już jedynki z matematyki, bo nie będzie za co, bo nie będzie pracy domowej, let's go! Ale ładny domek w ogóle tutaj mamy, co tu się znajduje? Co to jest, reset data? Nie, tego na pewno nie chcemy. Najwięcej rebirfów po 10 mają osoby. Widzę, to wystarczy, że będziemy mieć 2 rebirfy i będziemy w topce, top 50. O, Bill coś napisał. Spakuj zadania domowe i wyrzuć do śmietnika. Okej, dobra, spakujemy i wyrzucamy do śmietnika. I dostałem pieniądze! 215 dolarów, co? Ej, dużo. Możesz przynieść z lunch dla... Okej, dostać troszeczkę więcej pieniążków. Okej, czyli jakieś prace domowe dają więcej pieniążków. Nie zapomnij, żeby iść do Robay jakiś, okej. Robay Transportation. Co to jest Robay? O, to jest jakiś... Można kupować tutaj rzeczy. Lepsza niż czarka na przykład. Mr. Sludge za 380. Push-up mat? Mata do robienia pompek. Po co mi to? Shreka mogę kupić. Co to jest? Okej, kupmy sobie Shredder Pro. Upgraded version of the... Dobra, troszeczkę szybciej będzie dzięki temu nam rozwalało to wszystko. O, co my tutaj mamy? Za Robuxy można kupić 5 do 20 mnożnik. Pokaż swój biznes inwestorom, może zainwestują w ciebie trochę pieniędzy. Wow, co jest za 5000 mamy mnożnik? O lol, 5000 Robuxów? Dobra, nie, nie kupię tego jeszcze teraz, ale widzowie, oglądajcie cały odcinek, ponieważ może to kupimy. Dobra, póki co wydajmy sobie 38 Robuxów i inwestor da mi... O, zaraz zobaczymy. Uwaga! Ile da? Jaki mnożnik mi da? Mam nadzieję, że największy. Największy z możliwych. Plus 15! Czyli prawie największy. Ej, super! Bardzo się cieszę, dziękuję. Za jedyne 8 Robuxów dostaję mnożnik. Widzicie? Kolejny, czyli więcej będę zarabiać. Dobra, kolejne 8 Robuxów wydajemy. I...
Czy można dodać jeszcze jeden mnożnik? Można za kolejne 8 robuxów. Co jest? Dobra, sprawdźmy sobie. A co to jest? O, dotacja. Można dać dotację. A tutaj? Tutaj też widziałem coś takiego. A nie, nie, nie. Co? Można wydać 1 000 000 robuxów, widzowie. To jest najdroższy Game Pass, jaki kiedykolwiek widziałem. Wow, wow, wow. Czy ktoś kupił to? Nikt tego nie kupił. Widzowie, gdybym kupił to, to byłbym najlepszy, nie? Dobra, chodźmy znowu ogarnąć zadania domowe jak najszybciej. Czy mamy tutaj jeszcze jakieś... Wow, mamy tutaj wszyściutko kozackie. Instant travel, na pewno to biorę, bo nie chce mi się tym autem tak długo jeździć. 100 robuxów, więc elo, kupuję to, dziękuję bardzo. I teraz od razu będę się poruszał w sekundę wszędzie. 2 razy pieniążki na 30 minut, na pewno chcemy więcej zarabiać, więc od razu 100 kupuję. VIP, żeby też więcej zarabiać jeszcze, dokładnie, za 300 robuxów. I w sumie na obecną chwilę to tyle. Jestem już bardzo zadowolony. Można potem kupić jeszcze Drip Home. Jestem mega ciekaw, co to nam da. I można kupić Global Message All Servers. Wysyła wiadomość do wszystkich serwerów. Obecnie na serwerach jest 1000 osób, więc czekajcie. Ja mam pomysł, jaką wiadomość piszę. Nie siemano kolano, tylko wojanshop.pl. I ciekawe, czy to jak coś widzowie zobaczą. Wbijajcie na wojanshop.pl. Najlepsza reklama na świecie, widzowie. Dobra, kupuję to za 400 robuxów. Patrz na to, wojanshop.pl. Let's go. Zapraszam serdecznie, moja nowice. Pierwsza linia w opisie. I ciekawe, czy ktoś wbije, nie? Dobra, kupuję sobie, biorę od tego ziomeczka. Dziękuję, ty, jaka praca domowa kozacka. Dobra, od ciebie jeszcze biorę. Uuu, normal, jeszcze od ciebie wezmę sobie tutaj. Siema. Mam już 3 na 5, dobra. Czy coś tutaj jeszcze jest? O, tutaj jest... A, dotacja, dotacji nie potrzebujemy. Dobra, bierzemy kolejne. Why are you stealing? A, czyli od niego mi się nie udało. Dobra, ale od niego już tak. Okej, okay. Jeszcze od tego. I mamy 5, 5 na 5, więc bardzo dobrze. Idziemy w takim razie dalej. Teraz musimy to wszystko sprzedać, ale serio, ta furka tutaj jest mega ładna. Dobra, chodźmy do domu. Instant home. Ej, ja kupiłem, że w sekundę powinienem być. Instant travel. Instant travel to school instead of driving there every time. Ej, no przecież czekaj. Ja to kupiłem, a to mi się nie zrobiło teraz. A, tutaj mam, dobra. Collect homework, dobra, i teraz chodźmy tu. Super, i wrzucamy to. Let's go. 20 sekund niszczenia, proszę bardzo. I zobaczymy, ile teraz zarobimy pieniążków. Tutaj mam jakieś wejście na górę, co to jest za wejście? Attic. Attic, jak tam chcę wejść, attic. O, patrz na to, można kupić drip house i to serio coś daje. Dobra, sprawdźmy, jak na obecną chwilę wygląda nasz dom i spróbujmy, czy on potrzebuje unowocześnienia. No jasne, że tak. No oczywiście, że tak. Za bardzo jest słabiacki. Kupimy lepszą wersję za tylko 18 robuxów. Kupujemy to. Okej. Okay. I słuchajcie, patrzymy. Patrzymy, jak się zmienia nasz dom. Dobry dom! Dzień dobry. Mocny domek. Można kupić to jeszcze raz? Nie, dobra. Chodźmy sobie w takim razie, odbierzmy sobie zadania domowe i wrzućmy sobie tutaj. Dostałem 8000 pieniędzy! O lol, dobra, teraz to serio coś kupujemy. Attic key, kupuję to. To jest właśnie to coś, co wchodzimy teraz tutaj na górę, widzicie? Attic. Dobra, możemy wejść teraz na strych. Jestem ciekaw, co tutaj się znajduje takiego. Dzień dobry. Hello? Is anybody home? Można... zatrudniać ludzi, vent, co to jest? Send your workers. Dobra, kupię to. Nie wiem do końca, co to daje. Wysyła moich pracowników, ja nie mam pracowników, więc nie wiem, w takim razie kogo ma to wysłać. Do niszczenia prac domowych. Wooden worker. No okej, okay, czyli tutaj pracownicy. Można kupować pracowników. Kupmy sobie shreds homework for you. O, niszczy zadania domowe za mnie. Homework stealers. Kradną za mnie zadania domowe, biorę to też. Dobra, widzicie? LOL! Oni serio kradną zadania domowe za mnie. Patrzcie. Let's go! O to właśnie chodzi. O, i to jest to. Same się pieniądze teraz będą robiły. Jestem ciekaw, ile zarobimy za to pieniążków. 345 pieniążków mamy? Nic nam nie zarobiło. Okej, okay, czyli nie wiem w sumie, jak to dokładnie działa. Ej, coś dostałem pieniążki. Czekaj, czekaj, czekaj. Dostałem pieniążki. 5000 pieniążków dostałem. O, co to jest? Send homework to attic. Okej. Okay. A, nie mam homework. A, i to wysyła na górę. Dobra, 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 rozumiem. 10 tysięcy likes, nie mam tyle. Idziemy w takim razie sprawdzić, co tutaj możemy kupić. Mr. Sludge, nie wiem, co to jest. Anti-homework poster. Motywuje cię do niszczenia rzeczy. I dostaje 2 razy więcej mnożnik. Dobra, dziękuję. Radio, nie wiem, po co mi radio. Push-up mat. Mapa do pompek. Co to jest? The Great Samuel Statue.
No, dodaję jeszcze więcej pieniążków. Steering wheel, max your van, steering wheel, sci-fi, drive to school. Okej, szybciej jadę do szkoły, też to kupuję. Pocket expansion, co to daje? Max your pockets extra large. O, mogę plus jeszcze 5 zadań domowych złapać, dobra. Golden truck, co to daje? Ooo, dobra, biorę to, golden truck. LOL, co to jest? Serio, złota ciężarówka tam się pojawia. Pro, o lol, ja mogę zostać przyłapany na kradnięciu. Dobra, kupuję to, żeby nie być przyłapanym. Rita's Grave, co to jest? Pay respect. O nie, dobra, też to kupuję, koniecznie. Rita's Grave. What? Okej. Patrzymy dalej, co mamy. Elon Musk! Elon Musk! Co to daje? We'll teach you how to shred homework properly. Okej, czyli nauczy nas, jak niszczyć zadania domowe. Kupujemy Elona Muska. Gdzie jest Elon Musk? Kupiłem Elona Muska! Dobra, patrzymy. Diamond Shredder. Słuchajcie, ja mam tyle pieniążków, że ja mogę cały czas teraz kupować te rzeczy w sumie. Mr. Sludge, ja bym go kupił. Jestem ciekaw, co on daje. Ale najpierw sprawdźmy, tutaj podobno jest jakaś mata do robienia push-ups, nie? Czyli pompek. Gdzie jest ta mata? Co jest? Elon Ma! Elon Ma, co ty robisz w moim domu, Elon Ma? Gdzie jest ta mata? O, tu jest mata, patrz na to. Pompeczki robię! Pierwsza pompka. Druga pompka. Trzecia, $728 dostaję za każdą pompkę, co? Ej, dobra, robienie pompek jeszcze nigdy nie było tak opłacalne, nie? Zaraz będę mógł kupić tego ziomeczka naszego, fa. Idę kupić tego zioma. Nie wiem, co to jest, Mr. Sludge. Siada on na zewnątrz przed twoim domem i oferuje dziwne, fajne itemki za pieniążki. Dobra, kupuję go w takim razie, gdzie on się pojawił. Wow, siema! Siema, ziom. Idziemy sprawdzić, co mi zaoferujesz za pieniążki. O, a co to jest? Okej, okay, to jest jakiś ziomal. Weźmy sobie tego. Wow, on ma mega drogie rzeczy! Co to jest? Za 100 milionów można kupić nie wiadomo co. Okej, okay, sprawdźmy z tyłu gdzieś. A co to jest? Rebirth! Za 20 milionów można rebirfa zrobić. A co to jest? Get 2 razy rebirf. Dobra, kupuję razy 2 rebirfy. Nie wiem, co to mi ostatecznie da, ale bardzo fajnie. I jestem też mega ciekaw, co mam za domem. Patrzcie, mam tutaj jakąś ciężarówkę. I jestem, właśnie nie wiem, nie jestem do końca przekonany, co ta ciężarówka daje. O, co to jest? Burn down backyard. Spal cały backyard, czyli cały ogród. Dobra, kupuję to. Spalę cały ogród w takim razie. I co to daje? O nie! Czy ja serio spalę cały ogród? Co jest? Palę cały ogród! O co chodzi w tej grze? Wszystkie drzewa znikają. 8 robuxów za to wydałem. Przykro mi, nie będę miał już ogrodu. Mój ogród płonie, patrzcie na to, mój ogród płonie. Ej! Nie spłonął, tylko drzewa zniknęły. Okej, dziwne. Jedziemy w takim razie do szkoły, ja już mam dość. Okej, w sekundę będziemy w szkole. School. No, jesteśmy? Jesteśmy. Troszeczkę i tak to trwało, co nie? Siema, ziomy. Wiecie co? Ja będę kraść wam w lepszych miejscach. Podobno tutaj zarabia się więcej pieniążków, jak będziecie kraść, więc czekaj, od ciebie okradnę. Dzięki wielkie. Czy mamy tutaj jeszcze... Wow, co tu robi limuzyna w szkole? No, dziwna szkoła. Homework, niszczenie zadań jest najlepszą grą na świecie. No, nie wiem, ja bym tak powiedział z Protube Race Clicker, mordeczko. A już niedługo nowa gra, widzowie! Bardzo fajna, na pewno będziemy sobie w nią grali, więc no... O, mityczne zadanie domowe dostałem, dzięki wielkie. Chodźmy dalej w takim razie, tutaj jeszcze od tego weźmie. 6 na 10 zadań domowych, dziękuję bardzo. A co to jest? Amazing Wall of Amazing. Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj jest bardzo dużo osób i ja sobie ich wszystkich chcę okraść, więc kradnę. Jeszcze 7, 8, mamy zaraz 10 i zaraz wrócimy do domku. Dobra, statcy mamy, wow. Dobra, weźmy sobie jeszcze od tego, dobra. Statystyki, Robux donated, tego nie chcemy, total money zarobione. 100 tysięcy już zarobiliśmy, co? Ty, ja się troszeczkę zgubiłem, gdzie my jesteśmy? A, tutaj jest wyjście, dobra. Idziemy do wyjścia w takim razie. Wow, mój pracownik zarobił 8 tysięcy! Nice! Okej, wracamy do domku i nice! Teleportuje mnie od razu do domku, nie muszę na nic czekać. Idziemy w takim razie przerobić nasze zadanie domowe znowu. Halo? A, dobra, najpierw muszę zabrać zadanie domowe, serio? Dobra, weź zadanie domowe. I teraz to zadanie domowe wrzuć tutaj. Okej, okay, leci. A co to jest? Respect paid 764. Pay respect.
Zapłaciłem respekt, tak samo jak 700 tysięcy innych osób. Idziemy dalej w takim razie, czy to się już przerabia? No dalej, niech to się przerabia, 15 sekund, skip. Za ile mogę to skipnąć? Za 5 robuxów. Nie no, nie, poczekam, nie, to tylko 10 sekund. A sprawdźmy sobie, co ja mogę kupić w takim razie za te pieniążki, które zarobiliśmy. A zarobiliśmy ich całkiem sporo. Mogę na przykład Diamond Shredder kupić. Sprawia, że jest po prostu więcej pieniążków będziemy dostawać. Dripify your van. Wow, szybciej będziemy się poruszać. Dobra, kupuję to, żeby sprawdzić, jak on wygląda, ten van. I tak nie potrzebujemy tego vana, bo i tak szybko się poruszamy. Pizza party. Dostaję więcej znowu pieniążków. Pizza, patrzcie, jaka pizza. Sprawdźmy dalej. DJ. Można kupić DJ-a, który gra muzykę. Dzięki wielkie, koka tego DJ-a. Wow, niezły DJ, okej, okay. TV repair. This TV has been broken for long enough. Okej, okay. Naprawię telewizor dzięki temu. Sprawdźmy. Oj, co będzie pokazywało na telewizorze? Czekaj, pokaż, pokaż, czy to naprawdę się naprawiło. Naprawiło się? Telewizor się naprawił? A co to jest? Berry, what's poppin? What's poppin, Berry? O, jest pizza. Ile on ma? Podoba ci się pizza? Smakuje ci? Idziemy, spójrzcie, zebrać pracę domową. Dziękuję bardzo i wrzucamy ją tu. 36 tysięcy zrobiłem. Co? Mam już 80 tysięcy razem. Spray paint. Extra pocket expansion. Co to daje? Dostajesz plus 10 zadań domowych możesz wziąć. Dobra, biorę to. Co to jest? Tomek i przyjaciele. Dobra, to też mamy praktycznie wszystko kupione. A chodźmy sobie na górę do naszego ziomeczka. Ten ziomeczek tam coś jeszcze się rozwijał chyba. Mogliśmy tam mu coś kupić. Dzień dobry, firma moja. Nieźle się rozwija, nie? Sprawdźmy, co mamy. Copper worker. Okej, niszczy zadania domowe za ciebie. Iron worker, niszczy kolejne zadania domowe za ciebie, czekaj. A, bo kupujemy kolejne osoby. Wow. Co tu robi gościu z Breaking Bad, nie? O co tu chodzi? Walt, Walt, co ty tutaj robisz? Sprawdźmy sobie w takim razie, co można więcej jeszcze kupić. Gold worker. Nice, będzie jeszcze gold worker. Sprawdźmy, jak wygląda. Zarobiłem 9,5 tysiąca. Kolejne, zaraz będę zarabiał jeszcze więcej. Ponieważ te ziomeczki tutaj mocno, mocno zarabiają. Szybko teraz będą zarabiać, ponieważ jest ich więcej, co nie? Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze, co jest tutaj. Minimum 60 tysięcy. Ale nie potrzebuję tego w sumie póki co. Chodźmy, chodźmy dalej, chodźmy do szkoły. Możemy więcej teraz zmieścić zadań domowych, więc od razu chodźmy do szkoły. I mam pomysł, co kupić, patrzcie. Skip steal scen, cutscen. Czyli po prostu będziemy szybciej im kraść te zadania domowe. Już się nie mogę doczekać, dziękuję bardzo. Co to jest pickpocketer? Never get caught on stealing. Dobra, nigdy nie zostanę złapany kradnąc zadania domowe od innych. Kupuję to, nie chcę być złapany, okej? Okay? Dzięki wielkie w takim razie, ziom. Sprawdźmy, co mamy dalej. Jeszcze, o właśnie, to nam dalej działa. Wyślijmy nową wiadomość na cały świat. Napiszmy Wojan Team. Dobra, sprawdźmy, Wojan Team, czy to zadziała? Czy pojawi się tutaj wszystkim na serwerach informacja Wojan Team? Uwaga, Wojan Team, let's go. Dobra, kradniemy od nich. Dobra, dzięki, od ciebie też. Dzięki, od ciebie też. Dzięki, od ciebie też. Super, sporo wam ukradłem. Idziemy teraz tu. Od was też oczywiście ukradniemy. Jazda, 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 od ciebie kradniemy zadanie domowe. Od ciebie kradniemy zadanie domowe. Jeszcze idziemy do ciebie skraść zadanie domowe. Dziękuję bardzo. Okej, okay. Jeszcze, o tobie już nie mogę ukraść. Tobie mogę ukraść. Mamy 8 na 20, więc naprawdę całkiem sporo. O, jeszcze ciebie, ciebie, ciebie. Dzięki, że tak dużo mogę zabrać zadań domowych tak szybko, znacznie szybciej teraz to robimy. O, jeszcze ty chodź tutaj. Chodź tu, cwaniaku, chodź tu. Dzięki wielkie, 15, 16. Mamy już prawie 20 zadań domowych, które udało nam się ukraść. Uwaga, 20, 20, no kto będzie 20? Nie mogę złapać 20 osoby. Dobra, mam 20 osobę, wracamy szybciutko do domku. A co to jest? Daily Rewards? A po co mi Daily Rewards? Ja chcę sklep. Ale w sumie w sklepie nic nie ma, więc wracamy sobie do mojej drip fury. Okej, okay? I sprawdźmy, ile dostaniemy pieniążków za te wszystkie zadania domowe. Myślę, że całkiem sporo. Dzień dobry, ale niszczarka ładniejsza się zrobiła. Ty, ja ciągle zapominam zawsze odbierać tych zadań domowych. Więc elo, mam je i teraz tutaj je wrzucamy. No, wrzuć, wrzuć, wrzuć. Let's go! Tylko 10 sekund się będzie niszczyło, więc nice. Mamy 80 tysięcy, co ja mógłbym teraz kupić? Inwestora mógłbym kupić, patrzcie. Można kolejny mnożnik dodać. Dobra, sprawdźmy, albo teraz zaróbmy sobie 25, między 25 a 50 mnożnik. Za 148 robuxów. Zobaczymy teraz, ile będziemy zarabiać. No, pokaż, pokaż nam. Drum, 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 drum. I tylko nie 25, proszę.
28 to nie jest zbyt dobry wynik, powiem wam szczerze. Dobra, jakie mamy staty? Mamy mnożnik razy 59, więc i tak bardzo dużo. Sprawdźmy, ile sobie teraz zarobimy dzięki temu pieniążków. Odbierzmy sobie pracę domową, wrzućmy ją tu. 100 tysięcy zarobiłem, co? 100 tysięcy? Chodźmy na górę. Rozwinimy bardziej górną część naszej firmy. Ta górna część na pewno... Patrzcie, tutaj znacznie szybciej się rozwija, będzie nam więcej dawała pieniążków. Dobra, bierzemy kolejnego gościa od zadań domowych. Upgrade the level of your homework stealers, so they stream... Dobra, czyli kradną więcej, bardzo dobrze. Okej, okay, za 100 tysięcy mamy emeraldowego gostka. Niszczy zadania domowe za ciebie kolejne, dobra. Kupiłem ci, ziom, mam nadzieję, że będziesz niszczył. I nie zostało mi już tutaj dużo pracowników. Muszę zrobić jeszcze milion, żeby tutaj dotrudnić kolejnych. I będziemy mieć całą tutaj firmę zajmującą się niszczeniem prac domowych. No, czyli to, o co chodzi od samego początku. Skończyć z pracami domowymi, widzowie. Kto jest za, zostawia łapkę do góry. A przy okazji zrobię sobie kilka pompek. A mogę kupić paint spray. Thomas i przyjaciele mogę to kupić, ale tego nie chcemy. Może kupimy sobie inwestora jeszcze jednego jakiegoś. Czemu to kosztuje aż 5000 robuxów? Boję się to kupować. Wow, zarobiłem 50 tysięcy? W jaki sposób zrobiłem 50 tysięcy tak szybko? Dobra, kupuję Thomas i przyjaciele. Dobra, dobra, sprawdźmy, co tutaj się wydarzy. Czuczu Charles, co tam? Pojawił się Tomek i przyjaciele tam. Tutaj też nam nie zostało jakoś dużo rzeczy. Black Hole, co to jest? Destroy all homework forever put on a... Co? Niszczy wszystkie zadania domowe? To będzie koniec tej gry? Muszę to kupić, ale żeby to kupić... Okej, widzowie, kupię sobie mnożnik. Kupię mnożnik za 5 tysięcy robuxów. To jest stanowczo za dużo robuxów, ale kupię to, ponieważ jestem mega ciekaw, jaki mnożnik dostanę. Uwaga! 1000! 1000! 1000! Wow! Prawie 1000! Prawie najlepsza opcja, co? Okej, okay, teraz jak pójdziemy zrobić zadania domowe, troszeczkę ukraść, to zarobimy tyle pieniążków, że to będzie masakra. Patrz, mam 1 milion zarobiony! W chwilę! W sekundę zrobiłem 1 milion, jakim cudem! Zaraz będę miał kolejny milion, dobra, od ciebie kradnę zadania domowe, od ciebie, od ciebie, od ciebie, od wszystkich, dobra. Dobra, chodźmy tu, od ciebie, mam już 5. Okej, okay, zebrałem wszystkie zadania domowe. Co to jest? Giga chat? O, skibidi dup, dup, dup. 20 zadań domowych, 2 900 000 pieniążków zarobionych. To jest całkiem sporo pieniążków zarobionych, więc teraz te pieniążki będziemy chcieli wydać. Ale zanim wydamy, najpierw sprawdźmy, ile zarobimy przez naszą tutaj pracę. Uwaga, wrzucamy to do niszczarki. Okej, okay. I let's go! Niszczymy, 10 sekund niech to potrwa. Kolejny milion zarobiłem pieniążków. Kupmy sobie póki co wszystko, co tutaj jest. Uwaga, kupmy sobie lava pit. Dobra, co to robi? Wow! Sprawia, że to się nasza niszczarka zmieniła się, a raczej śmietnik w lawę. Dobra, co to jest? Shred in 5 seconds. Okej, czyli szybciej będzie niszczyć. Shrek! Co to jest? Kupiłem Shreka! I pokaż, gdzie będzie Shrek. Okej, okay, nice, pojawił się Shrek. I teraz mogę kupić Black Hole, ale boję się to kupować, ponieważ no, boję się, że wszystko stracę. A chcę jeszcze tutaj pokupować troszkę rzeczy. 2 miliony dostałem od tych ziomów. Okej, okay, rozwijmy sobie do końca naszą firmę, która jest na górze. I sprawdzimy, co z tego tutaj wyjdzie z naszej firmy. Uwaga. Dzień dobry, kupuję tego workersa, kupuję tego workera i jeszcze tego. Dobra. Mamy wszystkich pracowników. Dzień dobry, wszyscy tutaj ładnie pracują, więc ja was zostawiam. Górę mamy całkowicie już rozwiniętą. Mamy w ogóle jakiś spray, do czego jest ten spray? Czy można nim coś narysować? Nie, nie można, okej, okay. Chodźmy teraz do tego ziomeczka. Od tego ziomeczka można kupować na przykład dywan. Co to jest? Na przykład tego ziomeczka też. Co on robi? Wow, nad moim domem coś lata, okej, okay. Rika można kupić. Zrickrollowany. Never gonna give you up. Nice. Golden van? Nice, będziemy mieć golden vana. Będzie przepotężny vanik. I co to jest jeszcze mocnego? Kolejna jakaś dziwna rzecz. Father, o ja! Ojciec, będziemy mieć ojca. Wait, czemu wait? Dobra, mamy? O, super, mamy tatę. Mamy billboardy, jeszcze kupmy billboardy w całym mieście, żeby tutaj wszyscy o tym wiedzieli. Oj, co to za billboardy? Zniszcz wszystkie prace domowe, co to sprawia? Okej, niszczy wszystkie prace domowe, jestem mega ciekaw. Chciałbym to kupić, wow, never gonna tell a lie. On tutaj naprawdę śpiewa. Black hole, kupujemy to? Dobra, kupmy to, jestem ciekaw, co się wydarzy. Uwaga, czarna dziura. I co, wchłonie to wszystko? Wchłonie to wszystko, czy nie? Czy to jest koniec? Słuchajcie, chyba tyle. Ej, chyba tyle!
Po prostu czarna dziura się pojawiła i tyle, i nic więcej. Czy ja mogę tutaj wskoczyć? Boję się troszkę tam skakiwać, uwaga. Wskoczyć. Destroy the entire world? Mogę zniszczyć cały świat? Dobra, nie chcę jeszcze niszczyć. Czekajcie, mamy 10 milionów. Kupmy za 10 milionów to coś, co ten ziomek tutaj sprzedaje. Patrzcie. Uwaga. Za 10 milionów. Co się dzieje? Co się dzieje? O, do Steve'a przyszedłem. Yo, dziękuję, Mr. Sludge, że udało ci się wymyślić sposób na zniszczenie wszystkich prac domowych. Dobra. Mogę... I can just burn all of... Mogę teraz wszystkie zniszczyć, te prace domowe. Nice. Jestem tak mądry. Co nie? Prawda? Jest mądry czy nie, widzowie? No, w sumie to my odwaliliśmy całą pracę za niego. Dziękuję za twoją pomoc. Okej, okay. I co teraz? Koniec gry? What? Co? Co tu się wydarzyło? I dalej sobie żyjemy! I dalej jest wszystko hit. Czemu tam jest Better Call Saul? Co to jest? Dobra, widzowie, nie wiem, o co tutaj chodzi. To było bardzo dziwne zakończenie w takim razie, to co się tutaj wydarzyło. Teoretycznie możemy zrobić rebirfa za 20 milionów, albo możemy poczekać i zarobić pieniążki na nie wiadomo jaką rzecz, właśnie. Nikt nie wie, co to jest za rzecz. A mamy już ile? Mamy już 11 milionów, więc całkiem ładnie. Ale mamy też tutaj czarną dziurę, która niszczy cały świat. Więc sprawdźmy, co by się wydarzyło, gdybyśmy ją kliknęli. Czy zniszczymy cały świat? Sprawdźmy, sprawdźmy po prostu to. Uwaga, kliknąłem to. Kupiłem. I co? Nie zniszczył się cały... O nie! O nie! Cały świat się chyba serio niszczy. Halo? Czy my będziemy dostawać za to więcej pieniążków, czy to jest koniec tej gry? O nie! O nie! I co teraz? Znowu jesteśmy tego zioma! Stevie! Co tam? Ej, mordko, teraz cały świat jest zniszczony. No, Stevie, co tam, Steve? To, no, w sumie chyba tego chciałeś. Nie chciałem, żeby to się stało. Steve, sorry! Czyli zepsułem grę? Nie martw się, naprawię świat z powrotem. Nice, dobra, to chociaż tyle dobrego. Steve, co tam jeszcze dalej zrobisz? Znajdziemy sposób na skończenie z pracami domowymi na zawsze. No w sumie to ja już znalazłem, co nie? Zapłaciłem za to 10 milionów, no ale git. I uwaga, watch them all for the surprise or not. A, czyli to jest takie jakby zakończenie, jedno z dwóch, co nie? A jest jeszcze trzecie zamówienie. Trzeba zapłacić tylko 100 milionów za nie. Okej, okay, hello. I co? I to tyle w sumie. Czy jeszcze nam zostało trzecie zakończenie w postaci 100 milionów dolarów? No właśnie, musimy poczekać niestety w takim razie. Chodźmy w takim razie do szkoły i pozbierajmy pracę domową. Zarobimy przynajmniej szybciej te pieniądze. Dobra, dzień dobry. Muszę odebrać pracę domową i sprawdzimy, ile teraz zarobimy z niszczenia jej. Uwaga, włączamy niszczarkę. I wrzucamy tutaj wszystko. I tylko 5 sekund się teraz to będzie niszczyło, więc bardzo szybko. Odbieramy sobie w takim razie pracę domową i zniszczmy ją właśnie tutaj. 2,5 miliona dostałem tylko. Myślałem, że znacznie więcej. W sumie czekajcie, mogę zrobić pompki. Ale za pompki dostaję tylko 30 tysięcy. I tak bym za dużo nie zarobił. Mamy połowę prawie, co nie? 40. Już dawno moglibyśmy zrobić rebirfa, ale wstrzymamy się z tym, bo musimy dostać trzecie zakończenie. Zarobiłem łącznie 160 milionów, więc teraz kupuję te znaki zapytania. I ciekaw jestem, co się wydarzy. O? I co? Co to dało? Halo? Czy to coś dało? Widzowie, to nic nie dało. Czy ja czekałem na 100 milionów po nic? Nie, no ta gra mnie oszukała w tym momencie. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.